Słuchacie Śniadanie po polsku. Zespół Folkuś, dobrze mówię? Tak, zespół Folkuś z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I także doktor habilitowany Tomasz Orlow. Tak, jestem pracownikiem uniwersytetu i przyjechałem z grupą tutaj razem grać na organach, improwizować na koncertach. Tak, i tu jeszcze pominęliśmy panią doktor. Proszę się przedstawić. Nazywam się Magdalena Szyndler, pracuję w Instytucie Muzyki. Jest to Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zespół Folkuś dzisiaj składa się z 5 studentów. Właściwie są to studentki i studenci. Może po kolei mi się przedstawicie. Ja jestem Wojtek. Wydział? Artystyczny. Nazywam się Agnieszka, Wydział Etnologii. Edyta, Wydział Etnologii i Nauki Edukacji. Rafał, Wydział Artystyczny. Julia, Wydział Etnologii i Nauki Edukacji. To nie są jeszcze wszyscy członkowie zespołu Folkuś. Jeszcze mamy dwie osoby, które aktualnie pozostają w hotelu ze względów zdrowotnych. To jest Ewa i Dominika. Bardzo szkoda, że ich dzisiaj nie ma, ale mam nadzieję, że to również będzie dobrze. Skąd się wzięła nazwa waszego zespołu? To znaczy tak, powiem szczerze, że nie wiem. Dlaczego? Dlatego, że ten zespół prowadzę od 2 lat. Mhm. Zespół tak naprawdę istnieje podobno od 2009 roku i był to pomysł studentów właśnie Wydziału Etnologii i Nauk Edukacji i ten zespół zaczęła prowadzić pani doktor Katarzyna Marcol. I tak jak wspomniałam, ja ten zespół przejęłam 2 lata temu, czyli w 2015 roku, już z tą nazwą, Folkuś. No ale myślę, że to ze względu na to, że zespół gra zarówno folklor, czyli tą muzykę źródłową, jak i folk, czyli muzykę taką przetworzoną. A drugi człon nazwy, UŚ, czyli Uniwersytet Śląski, skrót. Jak długo jesteście w tym zespole? Więc ja jestem 2 rok. Ja jestem od października. Ja jestem 3 lata. Ja również jestem 1 rok. A ja również 3 lata. Jak się ze sobą zgrywacie? Jak wam idą próby i wspólne występy? To mamy jakie próby? No, ciebie nie ma na próbie. My się nie zgrywamy, my gromy. Nasze spotkanie polega na tym, że wspólnie dzielimy się repertuarem, bo tutaj członkami są górale, studenci, którzy pochodzą z Beskidu Śląskiego, jak i z Beskidu Żywieckiego. I sami na co dzień grają w różnych zespołach folklorystycznych i folkowych. Bardzo dobrze znają repertuar. I to jest wręcz jakby odwrotna sytuacja, że oni przynosząc ten repertuar, który znają od dziecka, uczą też innych członków zespołu i niejako nawzajem ten repertuar jest przekazywany. Jakich na przykład ostatnio pieśni nauczyliście swoich wykładowców? Kolędy na przykład. 2 pastorałki, czyli takie kolędy pochodzenia ludowego, zostały zaaranżowane, przekształcone na taki współczesny sposób, na zasadzie takiej muzyki trochę rozrywkowej, jazzowej. I do tego został nagrany teledysk. I właśnie dzięki inicjatywie tych tutaj studentów, dzięki temu, że oni chcieli i jakby sami zaproponowali tą kolędę, która jest tradycyjna, zostało to nagrane. I możemy tą kolędę zademonstrować. Dobrze. A D-dur, jakby pan tylko mógł tam nacisnąć, żeby... D-mol. No to D-mol. To jest mały szczegół. O. Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Marią asystują przy boku, przy boku. Osoby, którzy akurat teraz są na koncercie. I to jest Marcin Żupański i Wojciech Golec. To są również pracownicy Instytutu Muzyki, którzy są świetnymi wykonawcami muzyki zarówno rozrywkowej, jazzowej, ale także zajmują się właśnie przetworzeniami, przekształceniami muzyki tej źródłowej, takiej ludowej. Także komponują muzykę rozrywkową, inspirowaną właśnie źródłami. I dzisiaj są akurat na koncercie związanym z Holocaust Day, tak? A teraz jest multicultural event, celebracja Robin Bell's Supper.
Mhm. Tutaj pojawiły się motywy folkowe. Ja może teraz parę słów zamienię z panem doktorem Orlowem, bo tak troszeczkę został zapomniany. Czy używa pan motywów ludowych w swoich improwizacjach? Można skorzystać z każdego rodzaju motywów. Jeśli chodzi o pobyt tutaj w Aberdeen, nasz, to myślę, że motywów ludowych chyba nie było, bo utwór, który wykonywałem wczoraj, symfonia improwizowana w takim stylu ekspresjonistycznym, czyli w takiej estetyce XX wieku, on wykorzystywał motywy i tematy, które komponowałem na bieżąco w katedrze Świętego Andrzeja, ale koncert jutrzejszy będzie już bardziej poświęcony tematyce kolędowej. Kolędy polskie będą motywami, fragmentami melodii, z których podczas improwizacji będę korzystał do budowania form muzycznych w różnych stylach. Czyli na przykład kolęda Przybierzeli do Betlejem może stać się tematem fugi w stylu Jana Sebastiana Bacha. Będzie to fragment melodii, nie cała kolęda, ale ten fragment melodii posłuży jako budulec do stworzenia całego utworu, który już spełnia wymogi kompozycji właśnie barokowej, takiej kompozycji, które Bach pisał, kiedy zajmował się muzyką organową. I również innego rodzaju utwory, różne formy muzyczne. Jutro będę improwizował, zaplanowana jest też sonata trzyczęściowa i preludia chorałowe, które są, już też nawiązują właśnie do stylistyki takiej barokowej, do polifonii i do tego, co dla organów jest najbardziej charakterystyczne, czyli do wieloplanowości, do takich wielowarstwowości, bo organy takie są właśnie takim instrumentem, na którym można to świetnie pokazać. Jak to się stało, że został pan organistą? Nie wiem, czy to jest dobre określenie, że zostałem organistą. Myślę, że... Improwizatorem. Improwizatorem chyba też, bo jako dziecko, zdając w ogóle do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, pamiętam, że ja zdając do tej szkoły, grałem jakieś swoje utwory, których nie zapisywałem. Czyli były to jakieś utwory. Nie pamiętam, co to było. Trudno mi jest określić ich jakość teraz z tej perspektywy, ale wiem, że jakieś takie utwory, które wymyślałem, czyli były to moje rzeczy, prezentowałem już na wstępnym egzaminie do szkoły podstawowej. Natomiast przez całą moją edukację muzyczną, taką, która przez szkołę podstawową przychodziła i przez szkołę średnią, szczególnie w szkole średniej, ta praktyka improwizatorska, ona towarzyszyła mi równolegle przy pracy nad wymaganym repertuarem, który musiałem wykonywać, grając egzaminy półroczne na fortepianie, potem już w średniej szkole na organach. Grałem zresztą z wielką radością repertuar, połykałem ten repertuar. Myślę, że to, że grałem bardzo dużo repertuarów w szkole średniej, że spotykałem się z różnymi rodzajami utworów i szybko się ich uczyłem, spowodowało, że gdzieś ten ogólny obraz o muzyce i to, że ten styl, po który ja teraz sięgam improwizując, jest mi dobrze znany. Myślę, że to wynikało z tego, że po prostu sporo utworów musiałem kiedyś w życiu przegrać i gdzieś w naszej podświadomości ta informacja zostaje odłożona, ale myślę, że w tym procesie spontanicznego grania, spontanicznego tworzenia muzyki, właśnie to jest, tym procesem jest improwizacja, uruchamiane są pewne mechanizmy, których my nie jesteśmy do końca świadomi. I to, że udaje się improwizować ścisłe formy, takie jak fuga czy sonata, w dużej mierze zależy od tego, że sporo takich fugi sonat kiedyś zagrało się w przeszłości. I teraz jakoś intuicyjnie, nie wiem, czy jakiego określeń używać, żeby mówić o improwizacji, bo to jest bardzo jeszcze nierozpoznane, niezbadane zjawisko i myślę, że nie będzie zbadane chyba do końca, jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie tworzyć utwory spontanicznie, respektując formę, upływ czasu, wszystkie te elementy działa muzycznego, które są ważne, które powodują, że improwizacja nie jest chaosem, tylko formą odbieraną jako logiczna całość, prawda, przez ludzi. Natomiast jeśli chodzi o te motywy ludowe, myślę, że są to motywy jedne z najbardziej inspirujących, dlatego że muzyka prawdziwa, rdzenna, to może być muzyka ludowa, ale to może być na przykład też chorał gregoriański, czyli coś, co jest pierwotne ze swojej natury, coś, co dopiero może ulec przekształceniu. Natomiast ta postać pierwotna jest bazą, jest takim wzorem. Myślę, że ten wzór w przypadku muzyki ludowej jest doskonały. I tak jak popatrzymy nawet na kompozycję Fryderyka Chopina, czy innych kompozytorów, czy Szymanowskiego, przecież oni się wzorowali na muzyce ludowej polskiej. Mazurki Chopina nie byłyby tak piękne, gdyby Chopin nie słyszał muzyki ludowej. Tak samo z Szymanowskim jest, z jego kompozycjami pisanymi później. I myślę, że te motywy ludowe, czy to jeśli chodzi o rytm, czy to jeśli chodzi o melodię, one są bardzo inspirujące i zawsze tam
wydaje mi się, że będą jeszcze inspirujące przez wiele lat. Mhm. Że to nie jest tak, że wyczerpaliśmy ten potencjał, jaki istnieje. Myślę, a ponad kto inspiruje? Jeśli chodzi o wykonawców. Chodzi mi głównie o klasyków, o kompozytorów. Kompozytorów, tak. To jest ciekawe pytanie. To znaczy, u mnie to się zmienia. Były czasy, kiedy bardzo fascynowałem się Janem Sebastianem Bachem i to oczywiście gdzieś tam zawsze jest, czy Maxem Regerem, czyli muzyką niemiecką. Zresztą stąd też była chęć studiowania w Niemczech, żeby zetknąć się z profesorami, którzy ten styl, profesorami, którzy improwizują. Mhm. Mówimy o improwizatorach. Mhm. Ja miałem przyjemność pracować przez rok z Wolfgangiem Seifenem w Düsseldorf i tam w Robert Schumann Musikhochschule pracowaliśmy właśnie nad takim stylem niemieckim i nad logiką, konstrukcją, nad formą. Niemcy mają po prostu tradycję i wiedzą, jak do tego typu problemów podchodzić. Ale na przykład od wielu lat interesowała mnie muzyka francuska, czyli od kompozytorów tak jak César Franck przez całą plejadę kompozytorów dwudziestowiecznych, tych największych francuskich organistów, którzy grali w katedrach i w tych słynnych kościołach paryskich. Myślę o symfonice Louis Vierna, o Dupré, o Messienie, o Durifle, o takich kompozytorach. Oni pisali utwory, które miały w swoim założeniu naśladować brzmieniem orkiestrę symfoniczną. Czyli oni jako wykonawcy, siadając do potężnego instrumentu, czuli się jak dyrygent, który steruje dużym zespołem wykonawczym. Mhm. Ma tych ludzi do dyspozycji, czyli myślę o osobach, o tych muzykach, którzy są na skinienie ręki, reagują doskonale. A w przypadku improwizacji jeszcze ten organista siadający do potężnych organów symfonicznych jest również kompozytorem, czyli to jest taki kompozytor symfonii, który siada. I stąd ten styl symfoniczny właśnie we Francji się zrodził, że zrodził się dlatego, żeby spróbować naśladować brzmienie orkiestry symfonicznej. Mm-hmm. Również organy zostały budowane w takim stylu. To jest kwestia też wielkości instrumentów, ich brzmienia. Mm-hmm. I ta fascynacja właśnie taką muzyką tkwi już od wielu lat, gdzieś tam w głowie mojej. Myślę, że od doktoratu, który broniłem w 2005 roku w Akademii Katowickiej. I to był pierwszy w Polsce doktorat improwizowany. Mm-hmm. I poświęciłem się właśnie muzyce improwizowanej, kończąc utwory Jana Sebastiana Bacha, których Bach nie dopisał do końca, po prostu nie zdążył, i dokonując takich improwizacji, które są repliką stylu, czyli kopiowaniem stylu danego kompozytora. Ile pan takich utworów skończył? To znaczy, mnie się zdarzało, w pracy mojej doktorskiej miałem jedną fugę, fantazję i fugę c-moll, której Bach nie dokończył, trzy fugi czeskich kompozytorów, anonimy. Mm-hmm. Była kompozycja Ryszarda Gabrysia, naszego śląskiego kompozytora, która była przeznaczona dla improwizującego organisty. I grałem również dwa duże utwory w stylu francuskim, które nawiązywały do polskich pieśni. Tam była Bogu Rodzica, z tego co wiem, chyba wykorzystana. I to był taki dyptyk symfoniczny. Mhm. Ale kończyłem utwory różnych kompozytorów. To się zdarzało czasami na koncertach. Nawet wyszukiwałem taki repertuar, żeby móc po prostu sprawdzić, jak taki utwór mógłby zabrzmieć w pełni. A ostatnimi czasy teraz dotarła do mnie też bardzo ciekawa praca, która ukazała się w Gdańsku, 514 fug Daniela Magnusa Gronała, które są przeznaczone właśnie do improwizacji, dla improwizatorów. Gronał był kompozytorem, rówieśnikiem niemalże Jana Sebastiana Bacha i napisał utwory, które w tak zwanej technice partimento są do improwizacji. Czy to jest następne jakieś tam wyzwanie, na przykład nagrać ponad 500 fug, które są tylko takim schematycznym zapisem utworu, który dopiero powstanie w takim trybie improwizatorskim. Także to oczywiście, jeśli chodzi o kończenie utworów, właśnie improwizując, taka działalność zawsze gdzieś będzie. Ale myślę, że jeśli rozwijając już tą odpowiedź na pytanie, kim się inspiruje, bardzo inspiruje mnie muzyka fortepianowa okresu początku XX wieku, szczególnie muzyka rosyjska. Jak popatrzymy na dzieła Rachmaninowa, Skriabina, Prokofiewa, Szostakowicza, tam jest ten język muzyczny fascynujący. I to jeśli chodzi o solowe na fortepian utwory, ale również orkiestrowe, czy koncerty fortepianowe na przykład, czy na przykład taka potężna kompozycja jak Prometeusz Skriabina na Wielką Orkiestrę Symfoniczną. Szukam też inspiracji poza organami. Żeby improwizować na organach, nie trzeba słuchać muzyki organowej, wręcz przeciwnie, słuchać każdej innej muzyki, żeby móc na organach znaleźć jakiś odpowiednik, czy powiedzmy jakąś swoją wizję czegoś na nowo. A jeśli chodzi o improwizowanie, może nie klasyczny, nie muzyki klasycznej, to takim wzorem, czy powiedzmy osobą, która przez całe lata towarzyszyła mi przez wielu momentach
i którą uważam za no, jedną z najgenialniejszych postaci świata muzyki XX naszego wieku teraz. Keitha Jarretta, improwizatora, pianistę, który jest postrzegany bardzo niejednoznacznie. Jest to właściwie jazzman, ale zajmujący się również muzyką klasyczną i grający w sposób, który jest właściwy dla pianistów klasycznych, to znaczy grają pięknym dźwiękiem, fascynującą techniką gry. I jego improwizacje, które są jazzowe, ale niekoniecznie, nie tylko, są bardzo inspirujące. I to jest osoba, która mnie zawsze przyciągała i to już od średniej szkoły się tak ciągnie, myślę, aż do teraz. Keith ma już 70 lat, ale w dalszym ciągu występuje na scenie i zawsze pokazuje coś interesującego. To jest coś fantastycznego. Także szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy możemy go jeszcze na żywo słuchać, a nie tylko z nagrań. Zresztą bardzo wielu, bo też przyjął zasadę, podpisując kontrakt z wytwórnią ACM, że właściwie wszystko może wydać to, co gra. I w ten sposób mamy bardzo dużą dokumentację, bogatą jego właśnie działalności improwizatorskiej. Słyszę, że jest pan pasjonatem muzyki klasycznej, muzyki organowej. Mam pytanie jeszcze o rekonstrukcję organów. Zrekonstruował pan w kościele w Strzynicy, prawda? Znaczy, moja fascynacja organami jest właśnie wielowarstwowa, bo organy jako instrument, jako literatura organ, jako brzmienie, to jak to w pierwszej linii, prawda? Bo jestem instrumentalistą, muzykiem i gram. Natomiast od młodości interesowały mnie organy jako instrument z jego cechami mechanicznymi, konstrukcyjnymi. I ta fascynacja doprowadziła do tego, że ja po prostu zbudowałem sobie instrument. Ja mam swoje organy piszczałkowe u mnie w mieszkaniu, na których ćwiczę. To jest instrument, który ma dwie klawiatury manualowe i klawiaturę pedałową i który powstał, idee rodziły się na wakacjach, kiedy przygotowywałem się do konkursów międzynarodowych organowych, to po ćwiczeniu siadałem do deski kreślarskiej i rysowałem poszczególne elementy, żeby zaplanować wykonanie tego instrumentu. Więc to takie moje, powiedzmy, małe życiowe dzieło. Natomiast pracę taką organ mistrzowską czy organologiczną prowadzę równolegle z tą działalnością artystyczną i już ta moja pracownia naukowo-badawcza, która działa od kilkunastu lat, przez nią przeszło kilkadziesiąt instrumentów bardzo różnych, w bardzo różnych zakresach były prowadzone prace. Zgromadzona jest bardzo duża dokumentacja fotograficzna i taka opisowa, naukowa, a jedną z prac była praca habilitacyjna właśnie poświęcona rekonstrukcji organów w Trzcinicy, to jest Kościół Świętej Doroty w Trzcinicy na Podkarpaciu. Organy stały nieczynne od 70 lat. To był instrument, który po prostu nie służył już niczemu. I najpierw przez półtora roku ten instrument został przywracany do stanu pierwotnego, to znaczy te wszystkie naleciałości, te wszystkie ingerencje, które przez lata były dokonywane, zostały zlikwidowane, wróciliśmy do stanu pierwotnego i ten instrument brzmi tak, jak mógł zabrzmieć wtedy, jak budowniczy zaplanował jego wykonanie te 300 lat, powiedzmy, wcześniej. I po tej rekonstrukcji nagrałem tam płytę z literaturą już wtedy, nie improwizacjami, ale z literaturą muzyczną w takim ujęciu geograficznym, bo tam były dzieła Svelinka, dzieła Pachelbela, dzieła Claudia Merula. I właśnie dostosowane do tego instrumentu. Także to było też taki, to jest jeden z tych instrumentów, któremu poświęciłem więcej uwagi i napisałem książkę, która dokładnie charakteryzuje przebieg prac konserwatorskich i problematykę wykonywania muzyki na tym instrumencie. Także to była część mojej pracy habilitacyjnej w 2013 roku. No to już kilka lat minęło. Moi drodzy, to się pojawi jeszcze nowi goście, ale za chwilę może do was, że tak powiem, dotrę. Ja bym poprosiła jeszcze pana o jakąś improwizację, tylko nie wiem, na jaki temat, może ktoś zaproponuje jakiś temat. Może nowy jakiś tam. Co? Tak, ja mogę podać. A dajmy. Zagrajcie kawałek, kilka dźwięków zagrajcie, bo ja mogę nic nie robić. Nie, dajmy jakąś ludową, ale taką... Groniciek, albo ja nie. Nie, to żeby było takie... To żeby to takie było... To wysoko górka. Jakie to są barwy? To jest wysoko górka. No cóż, Pocztara. Nie, pocztara. Nie, taki temat. Szkockie smaki. Nie. O, a niech będzie ta sarna jeszcze. O, właśnie. Szkockie smaki. Ale to jest się przebijało przez te wszystkie koncerty. Fish and chips. O. Kapercja mała, haggis. Thank you.
Słuchacie Śniadanie po polsku.